Cześć moi drodzy, powiedzcie jak było na rozpoczęciu roku, a wszystkim studentom życzę miłego trzeciego miesiąca wakacji. Wasze zdrowie. Dziś temat jest dość szkolny, bo porozmawiamy sobie może nie o samej szkole, ale o tym, jak instytucja, która miała dbać o nasz rozwój, naszą edukację, uświadamiać nas także w zakresie literatury, poległa i nie udało jej się przekazać nam miłości do książek, a wręcz przeciwnie, wzbudziła w nas tylko coraz większą niechęć do nich i mylne o nich wyobrażenie. Zapraszam. I chciałbym z tego miejsca na sam początek pozdrowić pana Konrada Wrzesińskiego, który ostatnio wrzucił artykuł na Lubimy Czytać, gdzie nagłówek brzmi: polska szkoła zabija miłość do czytania, nauczyciele na pewno bardzo się stara. I ja to wymyśliłem pierwszy, okej? Okay? To ja miałem pomysł na ten odcinek pierwszy, okej? Okay? Nie tak, że ja zobaczyłem ten artykuł i o, aleś sobie nagram odcinek. Nie, naprawdę miałem to w głowie wcześniej i jak to zobaczyłem, to miałem takie wow. Wielkie umysły myślą podobnie. Także panie Konradzie Wrzesiński, pozdrawiam serdecznie. Ale o co mi w ogóle chodzi z tym odcinkiem? Czemu się czepiasz? Daj spokój, skończyłeś szkołę, nikt już cię nie zmusza do czytania lektur. To prawda, ale to nie znaczy, że nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. Wręcz przeciwnie, mogę nawet bardziej, ponieważ nikt nie pociągnie mnie do żadnych konsekwencji. Bo nie ma już nade mną żadnego nauczyciela polskiego, który by mi powiedział, jaki to ja nie jestem. Ale żeby nie było, zawsze moje polonistki były faktycznie, nazwijmy to, z powołania i faktycznie robiły swoją robotę w sposób należyty. Pozdrawiam wszystkie moje panie polonistki, jeżeli jakakolwiek mnie ogląda, byłoby to całkiem zabawne. Zacznijmy od tego, że w szkole mamy coś takiego jak język polski, co jest dość oczywiste, no bo musimy jak najlepiej znać nasz rodzimy język, a także poznawać literaturę w tym języku. No bo zgodzicie się chyba, że nie ma lepszego sprawdzenia zdolności językowych niż przeczytanie ze zrozumieniem książki w tym języku. No dobra, jest też na przykład wygłaszanie wykładów czy coś, ale no wiecie o co chodzi, tak? No i problem jest taki, że w szkole jesteśmy zaznajomieni z pewną konkretną ilością i jakby jakością lektur i pozycji literackich. Mają one przede wszystkim pokazać nam, jak zmieniała się literatura polska, ale też w sumie zagraniczna, na przestrzeni czasów, przechodząc od starożytności do czasów współczesnych. Chociaż tej współczesności jest, mam wrażenie, zatrważająco mało. W trakcie całej edukacji poznajemy kilkadziesiąt, myślę, lektur, takich większych książek, które mają nam jakoś nakreślić, jak wyglądała i jak wygląda obecnie literatura w Polsce. Natomiast nie jest to wszystko tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać. Zacznijmy od tego, że lektury są dość specyficznym tworem, no bo nie dość, że zostały napisane czasem kilkaset albo kilka tysięcy lat temu, to oprócz tego traktują o specyficznych rzeczach i ogólnie często nie jest nawet ważne same tło fabularne, to jak historia się potoczyła w danej lekturze, tylko raczej co z tej historii wynika i co autor miał na myśli i co my możemy się z tej lektury dowiedzieć, jakie wnioski wyciągnąć, jaki motyw literacki jest tu zastosowany, jaka interpretacja. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w szkole jest nam przedstawiony jeden konkretny sposób patrzenia na literaturę. Jeżeli mamy jakąś książkę, przykładowo Dziady, część trzecią Adama Mickiewicza, które chyba są jedną z takich najbardziej analizowanych książek pod kątem wartości religijnych, patriotycznych, duchowych i w ogóle, nie? Zwróćcie uwagę na to, że jest tutaj pewna jedna narracja, w sensie my sobie coś tam czytamy, co nie? I potem pani w szkole nam mówi, że to było to, to i to i że rozmowa tego z tym skutkuje tym i widzimy tutaj ten konkretny motyw i trzeba w ten konkretny sposób widzieć daną scenę. No i tu już pojawia się problem, dlatego że literatura to nie jest tekst stricte naukowy, szczególnie beletrystyka. I to nie jest coś, co możemy przyjąć za prawdę objawioną, jak 2 plus 2 jest 4, bo tego nie da się jakby dowieść w sposób taki bezpośredni. Wiadomo, że analizując tło historyczne i tak dalej, możemy dowieść pewnych faktów i cofnąć się do tamtych czasów. Natomiast
Jest to o tyle problematyczne, że w szkole bardzo często skupiamy się na tym, żeby interpretacja i całe nasze rozumowanie poszło po właściwym torze, a niekoniecznie na tym, żeby zachwycać się na przykład formami, które autor zastosował, no chyba, że mówimy o panu Tadeuszu, no to wtedy 13 zgłoskowiec jest na wagę złota. No i w ten sposób odrobinę tracimy na tym takim zamiłowaniu do literatury, no bo jeżeli czytamy jakąś książkę, ona nam się podoba, chcielibyśmy porozmawiać o niej jako o książce po prostu, a nie jesteśmy w stanie, bo musimy badać wszystkie motywy, wszystkie aluzje i tak dalej, no to od razu nam się nie chce. Bo z czegoś, co naprawdę mogłoby nam sprawiać przyjemność, z czegoś, co byłoby po prostu fajne i przyjemne, robimy kartkówki, robimy sprawdziany, robimy rozprawki i tak dalej. Ja wiem, że szkoła ma uczyć, ja wiem, że szkoła nie ma być fajna, tylko... dlaczego w tak okrutny sposób zabijamy jakąkolwiek kreatywność, jakąkolwiek dyskusję? Dlaczego tak bardzo staramy się kłaść nacisk na te konkretne motywy, te konkretne, no, patrzenie na literaturę, tak? Ja wiem, że w polskiej szkole nigdy nie ma na nic czasu i że dyskusja to jest w ogóle największy wróg polskiej szkoły, ale naprawdę uważam, że wyjaśnienie pewnych kwestii w taki sposób bardziej barwny, bardziej opisowy, nie skupianie się może aż tak bardzo na tym przesłaniu, jasne, przesłanie jest ważne, ale za bardzo się skupiając w sposób taki naukowy, w sposób stricte historyczny i no taki analizujący, no to jednak zabijamy tę miłość do książek. Bo jeżeli uczeń dostaje w twarz jednym, drugim, trzecim, 74 motywem, no to mu się odechciewa. Bo on już nie traktuje tej książki jako literatury, jako czegoś, co może go nie tylko rozbawić i sprawić mu frajdę, ale też czegoś nauczyć, tylko on to traktuje jako po prostu kolejny materiał, który trzeba przyswoić i zastosować do niego zasadę 3Z. Czyli zakuć, zdać, zapomnieć, jeżeli byście nie wiedzieli. No i tu jest taki mój pierwszy problem, że szkoła w ten sposób, no, niestety, niestety, ale zniechęca nas do tej literatury, bo my już nie traktujemy lektur jako czegoś potencjalnie fajnego, tylko traktujemy je jako kolejną rzecz do odbębnienia i kolejny materiał, który niestety trzeba będzie gdzieś zmieścić w naszej już i tak przeciążonej głowie. Ale nadmierne analizowanie i traktowanie troszeczkę w sposób analityczny lektur szkolnych nie jest największym problemem. Największym problemem, myślę, jest to, że szkoła nie pokazuje nam książek, które mogą być dla nas rozrywką. Szkoła nie uczy nas literatury w sposób rozrywkowy. Możecie tego nie wiedzieć, ale ja, mimo że prowadzę program o program, tak powiedziałem, jakbym drugim Stanowskim. Mimo że prowadzę kanał o literaturze, to ja dość długo jakby nie czytałem za bardzo książek, w sensie coś tam czytałem w podstawówce, w gimnazjum, liceum, ale tak naprawdę dopiero na studiach zacząłem świadomie czytać książki, zacząłem nadrabiać wiele zaległości, zacząłem po prostu to lubić i odkryłem, że książki są naprawdę fajną rozrywką. Wcześniej, mimo że byłem kujonem, mimo że byłem osobą, która no jakoś tak kojarzyła się z tymi książkami, powiedzmy, to ja raczej siedziałem w podręcznikach, a nie w książkach rozrywkowych. Bo nikt za bardzo na mojej drodze nie pokazał mi tego, że książka też może być fajna, że książka może też stanowić rozrywkę, że są też inne gatunki niż te, które widzimy w szkole. No, sami przyznajcie, kiedy w szkole czytaliście ostatnio jakieś fantazy, science fiction, kryminał, czy nawet ten nieszczęsny romans, tylko nie taki jak Romeo i Julia, tylko taki bardziej nowoczesny, tylko nie takie buktokowe, tylko jakieś wartościowe. Oczywiście ja trochę już jestem za stary, żeby o tym mówić, bo ja od 3 lat nie siedziałem w szkolnej ławce, to nie wiem, jak to teraz wygląda, być może teraz, no na pewno się coś zmieniło, co nie, ale napiszcie może, jakie są teraz lektury, czy jest coś takiego kontrowersyjnego teraz, z chęcią posłucham o jakichś aferach. Wydaje mi się, że dalej jest ten problem z tym, że szkoła nie promuje literatury jako czegoś fajnego, jako czegoś, co może was nie tylko nauczyć, rozwinąć, ale też dać wam jakąś przyjemność. Mam wrażenie, że dla szkoły to wszyscy autorzy, którzy stworzyli cokolwiek, w ogóle jakąkolwiek literatura po roku 2000, no to najlepiej, żeby jej nie było, nie? Jest tylu fajnych autorów, polskich
polskich autorów nawet, których się w ogóle nie promuje, o których się w ogóle nie mówi. Nawet nie jestem pewien, czy gdybyście zagadali do swojego polonisty, to byłby w stanie wam polecić jakieś książki dla was. Jasne, wiem, że polonista poloniście nierówny, tylko... No, wydaje mi się, że język polski po prostu teraz wygląda może nie tak jak powinien. I szkoła, no, zniechęca siłą rzeczy do tych książek, że w głowie takiego ucznia, który... Nawet jeżeli ten uczeń jest taki świadomy i on będzie dążył sam, to pół biedy. Ale jeżeli to jest taki uczeń przeciętny, który no, ma jakieś tam problemy z nauką i który no, sam by nigdy nie sięgnął po książkę, to dla niego zawsze książka po zakończeniu edukacji będzie się kojarzyć z cierpieniem, będzie się kojarzyć z czymś nudnym, z czymś, z czego pisał zawsze sprawdziany, rozprawki, czego nigdy nie rozumiał, czego nikt mu nigdy nie umiał wytłumaczyć. I koncept książki rozrywkowej w takim człowieku nie będzie w ogóle istniał. Książki jako formy rozrywki, jako alternatywy dla filmu, dla gry komputerowej. Taki człowiek wiadomo, że wybierze Netflixa, że ucieknie do HBO Go, że wykupi sobie Xbox Game Passa, no bo on w głowie ma już zakodowane, że książki to jest samo zło. Że książka nigdy nie dała mu żadnej przyjemności. Że książka zawsze była trudna, nudna i jeszcze dostawał z niej dwóje. No to jak taki człowiek ma czytać książki? Wiem, że czytelnictwo w Polsce teraz przechodzi swoisty renesans, że coraz więcej osób czyta książki i bardzo dobrze. Wydaje mi się, że jest to dalej, myślę, takie dość... W pewnym sensie niedocenione medium, mimo że jest bardzo stare, to dalej uważam, że jest troszeczkę niedoceniane. Na pewno na tle filmu wypada słabo książka, bo książka nie jest spektakularna, książka nie jest widowiskowa. Czy jest to problem, z którego jakoś da się uciec, czy da się tu coś naprawić? Żeby tutaj coś zmienić, musielibyśmy działać systemowo. Cały tak naprawdę program w szkole musiałby się zmienić. Wszystko, co znamy, musiałoby ulec drastycznym zmianom. I... No powiem wam tak, ja nie mam żadnej rady, żadnego złotego środka. Tylko boli mnie po prostu to, że obecnie bardzo ciężko jest, myślę, dowiedzieć się o tym, że książka może być też rozrywką. Bo o ile macie kogoś, kto by wam to powiedział, rodziców, rodzeństwo, kolegów, no to w porządku, ale obawiam się, że szkoła wam tego nie powie. Wręcz utwierdzi was w przekonaniu, że książki są tylko tam. To jest, wiecie, elitarne i no, że nie ma po prostu za bardzo jakichś alternatyw dla książek takich rozwijających, dla książek, które są klasyką, wiecie o co chodzi. I ja nie mówię, że te książki, które są przedstawiane nam w szkole są złe, że nie podobały mi się w ogóle lektury i tak dalej. Nie, wręcz przeciwnie. Takie książki jak Dziady, część druga, Lalka, Pan Tadeusz, to są książki, z których się memowało, to są książki, o których się rozmawiało bardzo często na korytarzach. Tak, to jakby książki dalej są w stanie nieść jakąś wartość rozrywkową, także lektury. Natomiast ja ubolewam stricte nad tym, że książki, które są obecnie na rynku, książki wielu, myślę, nawet popularnych autorów, nie są w żaden sposób rozpoznawane przez szkołę. Szkoła dalej tkwi przy Mickiewiczu, przy Prusie, przy Szymborskiej, Miłoszu i wszystkich innych autorach, których uważa za nie wiadomo jakich. Myślę, że w polskiej szkole naprawdę przydałyby się zmiany pod kątem właśnie zakochania ludzi młodych w literaturze. Pokazania im, że hej, możesz wybrać książkę, która ci się podoba, że oprócz tego, co musimy przerobić, bo jest w programie, to są książki, które rozwijają, są książki, które no, możesz dopasować do siebie. Jest coś takiego jak science fiction na przykład. Jaka jest lektura science fiction? Wymieńcie jedną. No, bajki robotów były. No, były bajki robotów, Nikodem. No, zajebiście. Zajebiście, że były bajki robotów. Szkoda tylko, że to jest jedna książka. Czy dwie, czy trzy może wymienicie. Ale dalej science fiction jest takim nie wiadomo jakim gatunkiem. Nawet myślę tego Tolkiena, czy innych Pratchettów z fantazy, czy Agatę Christie, ich dalej się traktuje jako takie nie wiadomo co. Ja przynajmniej w szkole nigdy o nich nie słyszałem, tak żeby ktoś mi powiedział, to jest literatura, wiecie, super.
Nie, dla mnie ona po prostu nigdy nie istniała. Ja się o niej musiałem dowiedzieć sam. To mnie odrobinę boli, że takie książki, świetne czasami książki, nie są zupełnie pokazywane młodym ludziom przez organ, który powinien szerzyć kulturę i naprawdę uświadamiać literacko, czytelniczo i pokazywać inne sposoby na rozwój swojego polskiego, swojej kultury, swojego odczytania i rozrywki w formie literackiej. Smutne, ale prawdziwe. Dajcie znać, czy się zgadzacie z tym filmem. Być może ja jestem trochę odklejony i ja na przykład, no nie wiem, żyję w jakiejś innej rzeczywistości. Być może szkoła się zmieniła za te 3 lata, gdzie ja ją skończyłem i teraz już nie ma takich problemów. Ale ja naprawdę tak uważam, że to jest problem. I no, ja z chęcią bym coś z tym zrobił, ale ja nie jestem nawet nauczycielem, więc raczej nic mi się z tym nie uda. Pozostaje mi liczyć na to, że sami będziecie się edukować w zakresie literatury i że będziecie szerzyć miłość do książek wszystkim, których napotkacie, tak żeby po prostu więcej osób dowiedziało się o tym, że książka również może być rozrywką, a nie tylko materiałem do nauki czy niezrozumiałą ścianą tekstu. Dziękuję bardzo za oglądanie, zachęcam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Zachęcam też do wejścia na Instagrama, tam wstawiam zdjęcie i inne takie rzeczy. Wspieranie kanału jest też dostępne, są fajne bonusy, zachęcam. To wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za odsłuchanie, obejrzenie, nie wiem w jaki sposób traktujecie te odcinki, ale dzięki, że jesteście. No i powodzenia w nowym roku szkolnym. Na razie.